Dobra, to co ta Belgia dla nas ma ciekawego? 3, 2, 1. Ciekawie się zaczyna. Aby się rozwinęło później. Bardzo ładny głos, bardzo delikatny to jest. Uwielbiam jej głos, jest bardzo delikatny, bardzo subtelny. No i kawałek jest spójny z tym, co z nią nagrywają. Także bez zaskoczenia chyba, jak na razie. Bardzo dobry wokal. O kurczę, tak bondowsko bym powiedział. Naprawdę ciekawie to brzmi. Trochę przypomina mi to Senex sprzed 2 lat. Ale z tego co wiem, ten zespół jest już dość doświadczony, więc mam nadzieję, że wokalistka tak samo śpiewa na żywo, bo ma bardzo przyjemny głos, taką chrypkę lekką. No, można się w tym zanurzyć. Rozmarzyłam się lekko. Lubię takie brudne głosy. Czy to jest jakiś bridge? Taki lekki, lekki, leciutki? Ale to jest subtelne. To jest totalnie chórochronik. No, od razu słychać, że to jest ich brzmienie. Rewelacja i ten bas. Jest to klimat, taki trochę belgijsko-holenderski. Belgia co roku zaskakuje czymś zupełnie nowym. I to mi się podoba. To był refren? Głos bardzo melodyjny, tak wszystko się bardzo ciekawie komponuje, moim zdaniem. Rewelacja. Piosenka jak z reklamy Kinder Bueno, to jest totalnie twórczość Chowruchonik. Rewelacja. Bond. 007, zgłoś się. Nie było wiele takich propozycji na Eurowizji do tej pory. Jestem zahipnotyzowany. Przepiękny ten utwór. Bardzo mi to przypomina na pierwsze odsłuchanie piosenkę Senek. Naprawdę czuję taki chill przy tym, słuchając tej piosenki. Tak, totalny Bond. Billie Eilish, masz konkurencję. Bardzo prosty, ale ciekawy teledysk. To jest taka uzależniająca melodia trochę. Mam nadzieję, że zaraz się coś wydarzy dobrego w tej piosence. Także czekam na upięcie. To release mi cały czas się powtarza, co po pewnym czasie zaczyna robić się troszkę nudne. Podkreślane release me. Widać, że to jest takie skupione na przesłaniu. Ten głos jest piękny, jestem zakochana w tym głosie. Ja ale widzę ją w ogóle tam na takiej scenie, że jest wielka scena, ona na środku tej sceny, świata na nią, Jupitery, czarna, piękna, obszerna suknia, no, ojzu, klimat bondowski totalnie, no, no, I co, już koniec? Okej. W sumie to myślałem, że te 3 minuty jeszcze nie upłynęły, a utwór się już skończył i szczerze mówiąc oceniam tę piosenkę całkiem dobrze. Nie jest aż tak źle, jak sądziłem, że będzie. Wręcz przeciwnie. Jest to bardzo melodyjny utwór. Myślę, że znajdzie wielu swoich sympatyków. Trochę się obawiam o głosy widzów, którzy za takimi utworami zbytnio nie przepadają. Wszystko będzie zależeć od stagingu. Jeżeli zrobią to naprawdę dobrze, to mogą spokojnie awansować do finału. Natomiast jeśli będzie on taki średni, to mogą być gdzieś na granicy. Takie spokojnie uzależniające. Troszeczkę mi się to kojarzy z zimną wojną. Nie uważam, żeby to był dobry utwór. W sensie spodziewałam się chyba czegoś innego. Jest to dobrze wyprodukowany utwór. Ciekawa w miarę piosenka, ale czy na Eurowizję? Jest to zbyt monotonne. W sensie ten beat jest zbyt monotonny. Tam jest refren, ale ja go w ogóle nie potrafię zaśpiewać. Pamiętam tylko, że pani chce, żeby ją release. Release me, release my body. To jest taka piosenka, której ja nie chcę wyłączać, którą mi się przyjemnie słucha. I ja jestem ciekawa i do samego końca. Mam tylko jeden problem z tym utworem. O ile oczywiście jest taki porywający, intrygujący, chce się go słuchać, to przez taką swoją klimatyczność, taką tajemnicę sprawia, że jak trafi
na liście startowej tuż po jakimś bangerze, jakiejś dyskotekowej, super tanecznej kompozycji, to może przepaść. Wiem, że Laura jest bardzo charyzmatyczna na scenie, jest taką kusicielką i świetnie sobie radzi ze zdobyciem tego wzroku i skupienia publiczności, ale jednak ta publiczność eurowizyjna jest trochę inna i nie wiem, czy ona do końca oczekuje czegoś takiego, co prezentuje Belgia. Natomiast ja jestem urzeczony tą propozycją, jest rewelacyjna, jest taka naprawdę sensualna, rewelacja, trzymam kciuki, totalnie.